Przed chwilą tak przygotowując się do tego, co tutaj mam powiedzieć, tak sobie pomyślałem, że praktycznie identyczny jak ten poprzedni. O poprzednim mówiliśmy, że był najlepszy w historii klubu i smakował świetnie, mimo że tak na gorąco był ogromny ból. Tak ten rok. Przegraliśmy 3 finały jednodniowe, finały o trofea, mecze, które w danym dniu decydowały. Wygraliśmy Mistrzostwo Polski, czyli mam wrażenie ten najtrudniejszy ze wszystkich czempionatów do wygrania, bo grasz cały sezon, bo cały sezon tak naprawdę walczysz o to, żeby na koniec triumfować. Musisz być regularny, musisz być bardzo powtarzalny. A na koniec jeszcze ten cały rollercoaster playoffowy, no to myślę, że ten smak tego Mistrzostwa Polski był tak dobry, tak niesamowity, że przykrył tak naprawdę z nawiązką całą tę resztę. Pierwsza myśl przychodzi, że ogromne, niesamowite wyczyny indywidualne niektórych zawodników. Oczywiście Norbert Huber, który przeszedł wszystkich, przeszedł samego siebie i mam wrażenie, że jak przed sezonem by siadł i robił te swoje słynne wizualizacje, to nigdy w życiu by sobie czegoś takiego nie zwizualizował, że aż tyle bloków może huknąć i na takim poziomie grać na siatce. Kolejna osoba to Jean Patrick, który czasami rozdziawialiśmy buzie i gały i patrzyliśmy, kurczę, ale ten gość gra w siatkówkę, ale on jest świetny. Tomek Fornal, który grał również fenomenalnie. No i tak można wymieniać. Natomiast wydaje mi się, że wiele zespołów w tym roku w Plus Lidze miało świetnych zawodników i każda drużyna na topie miała fenomenalne jednostki, ale na koniec to my potwierdziliśmy, że jesteśmy kolektywem i drużyną i w tych najtrudniejszych momentach właśnie jako kolektyw wychodziliśmy z tych opresji. Ja wierzę, że można mieć w sporcie indywidualności, można mieć wielkie nazwiska, natomiast na koniec jak to się wszystko nie spina w jedną wielką całość, to ty raczej wielkich rzeczy nie wygrasz i wydaje mi się, że to była recepta do naszego zwycięstwa w Mistrzostwach Polski w tym roku. Cała ta faza play-off, ale chyba najbardziej ten drugi rewanżowy mecz z Resowią w półfinale 21-15 i myślę, że każdy z nas już tam w głowie rozpatrywał, jak to się wydarzyło i dlaczego tak się wydarzyło, a potoczyło się to wszystko tak bajkowo, tak pięknie na koniec, złoto na naszych szyjach tydzień później. I dlatego ja, jadąc do Turynu, to byłem przekonany, że nie może nam się, do Turynu, do Antalii, byłem przekonany, że nie może nam się stać krzywda, że to wszystko właśnie, wszystko było po coś, uwielbiam Mroza i byłem pewny, że jesteśmy tak po prostu przygotowani mentalnie, że tyle przeżyliśmy jako grupa, że i przegraliśmy rzeczy, i wygraliśmy, że to jest właśnie to, co cię buduje i przygotowuje właśnie na te najważniejsze momenty, na te najważniejsze mecze. Ale jednak ten scenariusz nie miał happy endu i skończyło się tak szaro-buro. Dla mnie taki obrazek jakby najlepszy odnośnie kibiców w tym roku i takie, co mnie wzruszyło wręcz, to jak jechałem na ostatni mecz, na poranny rozruch, trening przed ostatnim meczem z Zawierciem, tutaj na 4-5 godzin przed meczem i zobaczyłem ludzi, którzy siedzą pod halą na takich turystycznych krzesełkach, stoją w kolejce i jeszcze 3 godziny przed otwarciem kasy biletowej czekają, żeby może kupić bilety, a jak odjeżdżałem stamtąd godzinę później, czyli tak z 2,5 godziny przed meczem, przed otwarciem kas, 4 godziny przed meczem, to tam już stała kolejka, myślę, że około kilkadziesiąt, jak nie 100 osób już mogło tam czekać, żeby spróbować jeszcze kupić wejściówkę i to mnie tak, jak zobaczyłem tych ludzi, to mówię, kurczę, ale to jest fajne, ale oni chcą być z nami, chcą być tego częścią i mam wrażenie, że w Jastrzębiu tutaj stworzyliśmy taką super atmosferę do tej siatkówki, że ci kibice na te, nie tylko na najważniejsze mecze, ale ogólnie chcieli być z nami, chcieli chodzić, bo wiedzieli, że warto tu przyjść, bo mogą spędzić miło czas, mogą dostać dobrą atmosferę, fajną siatkówkę, bardzo często kupę pozytywnych emocji i po prostu warto było wydać tych kilka złotych, żeby tutaj być razem z nami. Jakby jeżeli to można wyczuć, ale tak ciężko jest to opisać słowami, ale to jest wyczuwalne, że jak jeździmy na te mecze z tymi największymi w Europie, jak nie wiem, gramy z Piacenzą, jedziemy tam, jak gramy z Iratem,
to ci zawodnicy z drugiej strony, to nie jest tak, że oni przyjeżdżają tu, czy my jedziemy do nich i oni nie wiedzą, kim my jesteśmy, czy oni tak trochę nas traktują po macoszemu, bo niektórzy mają takie nazwiska, że mogliby tak robić, ale tacy zawodnicy jak na przykład Simon, jak Lucarelli, jak Matt Anderson, oni tak wiedzą, z kim oni się zaraz zmierzą, oni wiedzą, że łatwo nie będzie. Pamiętam, z Mustim sobie rozmawialiśmy o wymianie takiej gestów Leala razem z Simonem tutaj przed meczem w naszej hali, jak oni tak pierwszy raz usłyszeli, jak ta hala ryknęła i tak wymienili spojrzenia i tak mówią, wow, ależ będzie sztos, będzie ciężko, nie? I to jest tak, że my zbudowaliśmy tę markę tego klubu, siłę tego klubu i teraz to tutaj się przyjeżdża i to my jesteśmy uważani za tego jednego z hegemonów europejskiej siatkówki. Nawet w Plus Lidze to jest trochę tak, że te inne zespoły, bardzo mocne zespoły, bardzo często przyjeżdżają do Jastrzębia i my to właściwie bez presji gramy, my to tutaj nic nie musimy, bo to Jastrzębie jest faworytem i to pokazuje też właśnie siłę naszej drużyny, naszego klubu, że to raczej my z tego siedzenia startujemy, a inni po prostu próbują i bez żadnej presji, bez żadnego zbędnego bagażu starają się dać swoje 120%, a jak nie wyjdzie, to nie przejmują się zbytnio. Co roku masz takiego gościa, z którym mieszkasz w pokoju, z którym spędzasz kupę czasu. Ja w tym roku trafiłem na Mustafę. No, fenomenalna osoba, no, osoba, która myślę, bardzo łączy ludzi, łączy tą całą ekipę, zawsze coś w punkt powie, że później przez następne pół godziny wszyscy się śmieją nad tym, jaki on tam żart strzelił, czy z czym on w tym momencie tam, co mu przyszło do głowy. Także będzie mi niesamowicie szkoda, że tej osoby z nami zabraknie w przyszłym sezonie, bo przede wszystkim fenomenalny człowiek, osoba do szatni, ale ja też bardzo pochwalam to, znaczy jakby jestem pod wrażeniem jego, że on tak naprawdę przyszedł tutaj w połowie sezonu, gdzie wielu zawodników nie chciało, nie wiem, bało się, wolało nie przychodzić, wolało zostać w swoim jakby miejscu, w którym było w tamtej chwili. Przyszedł, bez żadnych kompleksów wszedł, zaczął grać, do samego końca grał, został mistrzem Polski, zagrał w finale Ligi Mistrzów i tak sobie jak często o tym rozmawiamy i nawet się z niego śmiałem, mówię, ty Musti, ty zagrałeś jeden dobry sezon i zaraz będziesz tam klepał takie pieniądze jak ja, kurczę, w tym Gdańsku, nie? A Musti do mnie mówi, nie, jeden pełny sezon, pół sezonu. Także tak się śmiejemy, że to pół sezonu, ale jestem dla niego pełen podziwu. Ciężko o tym mówić tu i teraz, ciężko o tym nawet pomyśleć, bo to jest po prostu tak odległa sprawa. Znowu trzeba będzie pokonać tak wielu przeciwników, przejść tak długą drogę, żeby tam się znaleźć. Ale taka jest nasz codzienny chleb. No. Tak pracujemy, na tym polega życie sportowca. O wiele więcej przegrywamy niż wygrywamy. My w tym klubie przyzwyczailiśmy się do tego, że tych sukcesów ostatnio było bardzo dużo i tak czasami nam się ciężko jest pogodzić z tymi gorszymi momentami. Natomiast ja jestem zdania, że nie mamy się czego wstydzić. Za siebie mogę mówić, za wszystkich swoich kolegów mogę mówić, że daliśmy maksa, przygotowaliśmy się na maksa, zostawiliśmy cały siebie na boisku i zrobiliśmy wszystko, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Zostajemy z drugim miejscem w Lidze Mistrzów, zostajemy z Mistrzostwem Polski, ale to nie jest żaden wstyd i uważam, że to jest dalej wielki sukces. I jestem przekonany, że jeżeli będziemy podążali taką drogą jako klub, jaką podążaliśmy przez te ostatnie kilka lat, to wreszcie doczłapiemy się też na ten europejski szczyt. Jeśli chodzi o Jurka, to no jest tak po prostu wyrazistą osobą, że bardzo często no, wzbudza, potrafi wzbudzać skrajne emocje od śmiechu, zabawnych tekstów do ogromnej irytacji i w człowieku czasami buzuje, jak Juri coś tam po swojemu palnie, ale ja tak może trochę kulis uchylę i powiem, że wczoraj po meczu w szatni tak już na chłodno Juri podziękował nam wszystkich za te 5 lat, które razem spędziliśmy tutaj w klubie i ten czas, który razem przeżyliśmy. Uronił łezkę, tak jak ja mam teraz ochotę uronić łezkę, bo wygraliśmy wiele rzeczy razem, przegraliśmy wiele rzeczy razem, ale tak jak on powiedział, że to ten okres tu, to nie był po prostu kolejny klub w jego karierze, tylko to zapamięta i to zostanie na zawsze w jego sercu. I my też gramy, uprawiamy sport właśnie po to, żeby takie chwile
tworzyć i je magazynować i trzymać i zapamiętywać na całe życie. A jeśli chodzi o Rafała, no to już rozmawialiśmy tydzień temu, kończąc Plus Ligę, że ostatnie mecze tutaj ze sobą gramy w klubie, na tej hali, w tych samych barwach. I ja zawsze go bardzo doceniałem jako zawodnika, jako człowieka. Uwielbiałem z nim grać, stać razem na boisku, bo to jest chłopak, który nigdy nie pęka, zawsze robi to, o co go prosisz, i on zawsze tam jest. Czasami bardzo często niedoceniany, bardzo często niewidoczny, ale jak ty z nim grasz na boisku, no to naprawdę czujesz to, że on idzie za tobą w ogień i z takimi ludźmi właśnie zawsze chciałby się stać ramię w ramię na boisku. Parę dni przed tym finałem oglądałem serial, tutaj zareklamuję, o Realu Madryt na Apple TV, i tam właśnie była taka historia, że Marcelo, jako że po 14 latach chyba odchodził z klubu, i oni wygrali swoją Ligę Mistrzów i ostatnią, i właśnie kapitanem był Karim Benzema, i on pozwolił właśnie Marcelo wznieść ten puchar. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, ale by była fajna historia, jakby nam się udało za parę dni zostać mistrzem Polski i właśnie Jurek po tym wszystkim, co tam zrobił dla tego klubu, fajnie, gdyby on mógł to dźwignąć do góry. I tak wiedziałem, miałem z tyłu głowy, że jeżeli uda się to zrobić, no to szepnę Benowi. Natomiast Ben już był na tyle przebiegły, szczwany, że sam już to wcześniej zaproponował Jurkowi, także fajnie z jego strony. A jeśli chodzi o zdjęcie, to raczej jednak dwie sztabki, pan Modliński, jedna po Piwczak, bo żeby tam wejść i pstrykać z góry, to trzeba naprawdę mieć kawał kochones, jak to nasz trener.